Przecież wszyscy tak robią. Nieraz siebie usprawiedliwiamy. Mężczyzna czy kobieta, który zdradza swojego współmałżonka, zawsze będzie szukać takich przyjaciółek, takich przyjaciół, którzy będą go czy ją utwierdzać w ich grzechu. Ci, którzy się nie modlą, ci, którzy mają pretensje do Kościoła, zawsze będą szukać takich ludzi, którzy będą popierać ich zdanie. Często człowiek szuka sposobu, by usprawiedliwić swoje zachowanie, by usprawiedliwić swoje grzechy. Często właśnie mówimy, wszyscy przecież tak robią. Tak samo jest i w wierze. Nieraz jesteśmy w wspólnocie parafialnej, mamy styczność z ludźmi wierzącymi, z księżmi i nieraz przychodzi taka pokusa, by dopatrywać się zła, by dopatrywać się kłótni na przykład we wspólnocie, by dopatrywać się ułomności ludzkich po to, by siebie usprawiedliwić. Jeżeli oni są tacy, to po co wierzyć? To po co chodzić do kościoła? Jeżeli oni mówią, że wierzą w Chrystusa, wyznają Go swoimi ustami, chodzą do kościoła, a takie rzeczy wyprawiają, to co ten Kościół daje? Po co jest ta wiara? Po co jest ten Jezus Chrystus? Dzisiaj w Ewangelii jest trochę podobnie. Na pewno nie chodzi tu o takie przykłady, które podałem, ale myślę, że coś Ewangelia może nam na ten temat dzisiaj powiedzieć. Święty Piotr wyznał Panu Jezusowi trzykrotną miłość i Chrystus mu powiedział, pójdź za mną. Zaraz po tym Piotr pyta Pana Jezusa, a co z tym uczniem, którego kochasz? Co z nim będzie? I Pan Jezus mu odpowiada, a jaka twoja sprawa? Ty pójdź za mną. Właśnie, kochani, jaka nasza sprawa, co inni robią? Ja wiem, że nieraz może to nas gorszyć, ja wiem, że nieraz to może nas zniechęcić, ale to nie musi nas oddalić od wiary, od Jezusa Chrystusa, od czynienia dobra. Nikt i nic nie może nas usprawiedliwić, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Jezus dzisiaj mówi do ciebie, pójdź za mną, nie patrz na innych. Nie patrz na innych uczniów, którzy mówią, że idą za mną, a tego nie robią, ale ty pójdź, bądź w tej wspólnocie i daj przykład prawdziwej wiary. Daj przykład innym, co to znaczy być prawdziwym uczniem. Pójdź za mną. Poczuj się dzisiaj osobiście zaproszony przez Pana Jezusa, abyś szedł za Nim i patrz tylko na Niego i wyłącznie na Niego, a zobaczysz, że dojdziesz do celu. Miłego Wam dnia. Szczęść Boże.